Jak budować równowagę emocjonalną? I teraz jeszcze dopowiem, w obecnych czasach, w naszym codziennym życiu, jak się czuć dobrze. To kolejny temat do dyskusji, do rozmowy z moim cudownym gościem w Konopnych Rozmowach Beaty. Za każdym razem mówię cudowny, wyjątkowy, niezwykły, bo tacy moi goście są. Zobaczcie, jeszcze do tego uśmiechnięty. Witam Was bardzo serdecznie, nazywam się Beata Nowotnik, zainicjowałam ten cykl spotkań Konopne Rozmowy Beaty i Elitarna Kobieta, bazując na swoim doświadczeniu, na tym, co się uczę, gdzie zdobywam nową wiedzę. Jestem przedsiębiorcą rozkochanym w konopiach, który działa z konopiami, powoduje to, że możesz się czuć lepiej albo możesz więcej zarabiać, albo to i to. Ale przejdźmy do konkretu. Ze mną mogę powiedzieć tak, tancerz, choreograf, do tego wszystkiego jeszcze trener, do tego jeszcze terapeuta, Daniel Pancerz. Witam Cię, Danielu, bardzo serdecznie w Witam moim serdecznie. programie. Witam serdecznie wszystkich Państwa, bardzo serdecznie witam Ciebie, Beato. Jest mi niezmiernie miło, że mogę gościć na Twoim kanale i podzielić się tą pozytywną, sądzę, bardzo energią, która zagości nie tylko u Ciebie w domu dzięki temu live'owi, ale też szerszemu gronu. I mam nadzieję, dostarczymy troszeczkę tych pozytywnych wibracji, dzięki którym każdy wyciągnie tutaj coś dla siebie. Dokładnie tak, taki jest cel naszego spotkania, taką wysyłamy intencję i tak afirmujemy. Daniel, przysłałeś mi swoje bio. Ja Podobno. jak przeczytałam, to nie ukrywam, że zachwyciłam się Twoją osobą, ale czy ja mogłabym Cię poprosić o to, żebyś przybliżył widzom swoją osobę? Dobrze, jak najbardziej, ponieważ wbrew pozorom jest to zawsze najtrudniejsze zadanie, bo ciężko jest zacząć od konkretnej strony, a więc zacznę od początku. Ponieważ tak naprawdę z wykształcenia to, jakie studia kończyłem, zajmuję się w najmniejszym porządku, bo jestem muzykiem z wykształcenia, jestem muzykiem jazzowym, pianistą, więc kończyłem studia też pedagogiczne na Uniwersytecie Śląskim. Ale to, czym się zajmuję obecnie, to są tak naprawdę dwa nurty. Pierwszy nurt to jest praca z ciałem, czyli taniec i wszystko, co się wiąże z fizyką ciała, z aktywnością fizyczną. Tym się zajmuję już od 17 lat. Prowadzę jedną z bardziej znanych szkół latino w naszym kraju, Salsa House, łącznie połączoną obecnie z Salsa House Cafe Latino, czyli takie miejsce, gdzie budujemy drugi dom dla naszych uczestników, dla naszych kursantów. Z drugiej strony wspieram wszystkie te osoby i działam w drugiej branży, która jest mi bardzo bliska, czyli jestem terapeutą, hipnoterapeutą oraz trenerem mentalnym, zarówno dla sportowców, jak i dla osób, które chcą się rozwijać. Ponadto współpracuję z profesjonalną szkołą hipnoterapii, gdzie jestem trenerem oddechu. Pracuję właśnie jako edukator w kierunku oddechowym, szkole instruktorów z zakresu pracy i koordynacji ciała, jak i z zakresu wykształcenia ich na tancerzy. Głównie obecnie zajmuję się tymi szkoleniami. Pracuję z energią, no i staram się sprawiać, aby dawać wartość innym ludziom. Z tego żyję tak naprawdę. Czyli wszystko, za co się zabieram, musi mieć jedną podstawową podstawę, dawać dobrą, skuteczną wartość ludziom, pod warunkiem, że działa to oczywiście na mnie. Więc ja jestem praktykiem wszystkiego, co robię. I zobacz, co się zadziało. Mamy gościa, który powiedział, jej, ale jest dumny z Ciebie i od razu się z Tobą wita, hej. Hej, hej, witam serdecznie. Słuchajcie, zbieracie się i to jest fantastyczne. Dzisiejszy live naprawdę będzie wyjątkowy, z ogromną ilością wiedzy, informacji, przekazu. Proszę Was o to, żebyście udostępniali. Witaj Olu, super, że z nami jesteś. Ja mam do Ciebie kilka pytań i już sobie jedno między innymi zapisałam. Jedno takie, które mi przyszło w tym czasie, kiedy się przedstawiałeś. Będę Cię pytać, ale to może później o oddech.
Będę Cię pytać o odbiór, bo to jest coś niezwykłego, ale teraz jeszcze to powiem. Słuchajcie, byłam u Daniela w jego szkole, miałam okazję zobaczyć tą przestrzeń, gdzie jest taka wiarenka, tą uśmiechniętą, niezwykłą też panią, która tam serwuje tą kawkę, herbatkę. Teraz jeszcze w menu chyba jest herbatka konopna i kawka konopna, więc tak jest, dokładnie. Wszystko mamy. Warto, na końcu powiemy, gdzie jest siedziba, gdzie to wszystko, gdzie możemy tam po prostu Ciebie spotkać. Dobra, tak ale jest. Teraz konkrety. Jak budować równowagę emocjonalną, Daniel? Tak, żebyśmy się w dzisiejszych czasach czuli dobrze. Jest to niezwykle niełatwe zadanie przy tak ogromnej ilości bodźców, które mamy, ponieważ przy takiej ilości bodźców zapominamy o tym tak naprawdę, czego my potrzebujemy, jaka ta równowaga ma być, bo uciekamy się do tego, że próbujemy łapać równowagę emocjonalną, nazwałbym to, od innych osób, czyli być kimś, a nie sobą. I zapominamy o tym, że tą równowagę emocjonalną jesteśmy w stanie zbudować z naszego poziomu wewnętrznego, takiego nieświadomego, takiego, w którym dopiero się wsłuchamy w siebie, a nie na podstawie tak naprawdę wiedzy zewnętrznej. Tą wiedzę zewnętrzną traktujemy jako prawda o nas samych, a nie dopiero jako punkt weryfikacyjny tego, kim w ogóle jesteśmy. Więc takim na pierwszym planie wysunąłbym coś, czego chyba ludzie tak naprawdę, wydaje mi się, obawiają się najbardziej, czyli ciszy i spokoju z samym sobą troszeczkę. Bo jest to taki punkt startowy w ogóle do tego, aby zacząć myśleć o tym, jakie emocje we mnie są, w ogóle co z nimi mogę zrobić i jak ja odczuwam, jakie wartości chcę wnosić w świat zewnętrzny, a nie na odwrót, że świat zewnętrzny buduje moje emocje i świat zewnętrzny buduje moją równowagę, mój spokój, moje wartości. Więc jest to taki trudny moment, który w dzisiejszym świecie się zaznacza i zauważam to zarówno wśród osób, które uczęszczają na treningi mentalne, na jakiekolwiek terapię, ale również wśród osób aktywnych, które poruszają się z tymi emocjami. Więc do tych emocji możemy podejść właśnie w pierwszej kolejności na takim pułapie: słuchaj, zajrzyj sam do siebie i zobacz, jak się czujesz. Czy jesteś na przykład w stanie z takiej najprostszej metody posiedzieć w ciszy przy spokojnej muzyce sam z sobą, zobacz, co się dzieje w ogóle w twojej głowie, ponieważ dopiero to jest naszym punktem wyjściowym do tego, abyśmy zaczęli mówić o swojej równowadze emocjonalnej, a nie tylko świat zewnętrzny, 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 zewnętrzny i z tego buduje się no, taki konflikt trochę, o którym gdzieś tam zapominamy z poziomu nas samych, nas jako ludzi, jako człowieka jednego, drugiego, trzeciego, który gdzieś tam przeżywa na różnym poziomie te emocje. Bije tu się w słowo, to co powiedziałeś, bycie ze sobą jest bardzo inaczej. Do czasu, kiedy się tego nie zrozumie, to jest bardzo trudne. Ja to sama doświadczyłam, będąc na jakimś tam szkoleniu z mojej pracy i w pewnym momencie po szkoleniu pani nas położyła na dywanie, włączyła muzykę relaksacyjną i powiedziała: dziewczyny, teraz nie pójdziecie do domu, takie 3 minuty dla was. Co się zadziało? Ja w tym momencie gonitwa myśli i mówię: Boże, jakie 3 minuty dla mnie? Dziecko czeka, tam trzeba jechać szybko do domu, muszę to, tamto, siamto. To były najdłuższe 3 minuty w moim życiu, a jeszcze do tego byłam tak wkurzona na tą panią. Mówię to, co czułam tak, po prostu. Tak, do tak. momentu, kiedy nie wzięłam wniosku. Beata, 3 minuty dla ciebie. Spoko. Świat się nie zawali. Ale widzisz, co się wtedy wydarzyło? Poznałaś tą emocję. To, że pojawiło się wtedy wkurzenie. Duże grono osób właśnie przeżywa to w ten sposób. Odczuwa emocje, u ciebie to była złość, masz mnóstwo zadań do zrobienia, a tu jakieś 3 minuty w ogóle bez wiedzy, bez niczego dla samej siebie i ludzie chcą z tego uciekać, a to jest ich emocja, to jest ich wartość, bo my nie mamy tylko tych pozytywnych emocji, ale przede wszystkim trzeba rozpoznać te złe i ty dokonałaś weryfikacji, okej, dałaś sobie pozwolenie na to, dobra, odpuszczam, dzięki czemu dokonuje się klik. Tak? Ten klik na poziomie nieświadomym, na poziomie emocjonalnym, w którym okej, pozwoliłam sobie doświadczyć tej złości, wiem, że to jest ta złość, wiem, że to jest ta reakcja emocjonalna, która pozwala mi, bo nikt mi nie zabroni tej emocji, wręcz ją powinnam przeżyć, powinnam się wkurzyć wewnątrz,
ale wewnątrz, nie z zewnątrz, dokonuję transformacji na poziomie nieświadomym. Ok, skoro to jest ważne 3 minuty, pozwalam sobie na te 3 minuty i wtedy zaczyna się dopiero magia, tak? Kiedy sobie pozwalam z jednego punktu akceptacji do drugiego punktu akceptacji. To nie jest łatwe i my się zmagamy bardzo często w takich sytuacjach ze swoim stanem ADHD, który już nas ciągnie, oczywiście ADHD w cudzysłowie, więc warto się przyjrzeć temu, przede wszystkim przyjrzeć się, co się pojawia w nas, kiedy zostajemy właśnie sami, bo na początku na pewno nie jest to ok, wejdę w stan jogowy, teraz zacznę medytować, no nie, to tak nie działa i nie tak łatwo jest w tym kierunku pójść. Najważniejsze są te pierwsze emocje, które się pojawiają, bo to one świadczą o tym, czy dokonasz tej modyfikacji, czy nie dokonasz. Czyli ta złość, nerwowość, chęć pędu dalej, może jakiś lęk się pojawia, może jakieś wspomnienie się odpali, którego byśmy nie chcieli. Nie, akceptuj, a jak zaakceptujesz to, pójdziemy wtedy dalej, pójdziemy wtedy w kierunku spokoju. Jeszcze powiedziałeś o oddechu. Z perspektywy Tak. czasu widzę, że oddech ma ogromne znaczenie. Ale kiedy ja Bardzo. zaczęłam robić, mnie się spodobała ta metoda Wim Hofa, to ja sobie tak szybciutko, wiesz, żeby miałam w głowie coś takiego, dobra, zrobię tego Wim Hofa, ale tak, żeby go od, no w cudzysłowie, odhaczyć. O, odhaczyć. No dobra, zrobiłam te oddechy, nie? Ale to nie o to chodzi. Tak jest. W ogóle temat oddechu jest czymś bardzo pięknym, ponieważ technika Wim Hofa jest cudowną techniką na reset w ogóle takich połączeń neuronalnych, tak aby one zadziałały w procesie narzędziowym, natomiast jest to narzędzie. My kontrujemy oddech na dwa poziomy. Po jednej stronie stoi obecnie komercyjnie zbudowane, bo Wim Hof już jest jakąś formą komercyjną, to już było od dawna i to już jest znane od technika, tylko on to bardzo pięknie ograł na podstawie swojej osoby i dał siłę temu wszystkiemu, a z drugiej strony jest taka w teorii skrajna technika, która opiera się na metodach butejki, czyli na takich, w których ten oddech jest bardzo zrównoważony. I Wim Hof jest genialnym narzędziem, jeżeli chodzi o pracę narzędziową, czyli taką, w której faktycznie dokonujemy głębokich oddechów. Dzięki wstrzymywaniu powietrza nabieramy więcej dwutlenku węgla. Ten tlen się może rozprowadzić po narządach. A z drugiej strony trzeba też na przykład uważać na Wim Hofa pod kątem, żeby to nie była taka codzienność, nasz naturalny oddech, bo wtedy się przehiperwentylujemy, no i wtedy zrobimy sobie, jak ja to mówię, kuku do dzieci. Tak, a wtedy ważniejsze na przykład pójść sobie w taką bardziej równomierny, spokojny właśnie w kierunku na przykład metody butejki czy jakiejś równowagi oddechowej. Więc to są dwie skrajne, fajne metody, które jedna i druga przynosi bardzo skuteczny efekt. Natomiast nie da się ukryć, że obydwie mają bardzo wspólne również cechy i to jest przede wszystkim praca przeponowa, to jest praca na głębokim brzuszku, to jest praca, która aktywuje całe ciało na spokojnym, długim oddechu, bo ten oddech reguluje nam zarówno układ przyspółczulny, jak i współczulny. One muszą być w regulacji. A Wim Hof robi genialną rzecz. Jeżeli krótkotrwale wchodzimy w ogóle na układ współczulny, czyli nawet powodujemy na tym oddechu, że zaczynamy się aktywować, to automatycznie to nam reguluje drugi układ, który powoduje spokój. I to jest bardzo ważne, żeby raz na jakiś czas robić te techniki, które nawet wystawiać się na jakieś poziomy stresu, gdzie ten oddech przyspiesza, tylko po to, aby drugi układ mógł z nami rezonować. Więc podstawą w ogóle oddechową, zarówno jednej i drugiej strony, będzie zawsze praca przeponowa i zawsze praca, która wiąże się z jak najniższą partią, wręcz taki oddech od dna miednicy, bardzo przyjemny, głęboki, który równoważy nam w ciele te dwa układy. Nim zadam Ci kolejne pytanie, mamy pytanie od naszego gościa. Witam, czy będzie Tak. możliwość wysłania później? Oczywiście zostanie to w Oczywiście, nagraniu. że tak. Będzie także na YouTubie, także Arku jak najbardziej. Dobrze, powiedzieliśmy o tym, żeby wyłapywać emocje, żeby uświadamiać sobie emocje, żeby też pracować z oddechem. Wiele jest takich rzeczy, które jest bardzo ważne, aby wprowadzać tę równowagę emocjonalną, żeby się zatrzymać, żeby zobaczyć siebie. To dlaczego także zdecydowałeś się na, można powiedzieć, na taką terapię konopną? Powiedz mi, jaki twój kolejny krok? Tak jak już wspomniałaś, jest to dość ważny obecnie element, ponieważ to nie jest tak,
do końca, że ja byłem taki hurana happy w tym kierunku. I teraz wytłumaczę, co się wydarzyło w moim życiu, co w ogóle spowodowało, bo ja w ogóle jakiekolwiek współpracę z tym tematem już otrzymywałem jakieś 3-4 lata temu do tego, aby wejść i całkowicie odrzuciłem tą formę. Całkowicie nie czułem tego wewnętrznie i moja energia nie zmierzała w ogóle w tę stronę. Tak jak wspomniałem na początku, ja się kieruję życiem, gdzie, w którym muszę, chcę dawać wartość innym osobom i wtedy dopiero jestem autentyczny w tym, co robię, ale przede wszystkim jestem praktykiem tego wszystkiego. I teraz ja mam taką ciekawą historię, ponieważ od 1,5 roku gdzieś zmagałem się z boreliozą. I ona była główną częścią tego, w jaki sposób funkcjonowało moje życie w tym okresie i jak musiałem się zmagać. Borelioza gdzieś tam dopadła mi wszystko, złapała wszystko poza muszkiem, czyli tym ośrodkiem też, który odpowiada za ruch, więc mogłem tańczyć na szczęście, tego nie złapała. Natomiast z poziomu energetycznego nie ma nic bardziej wdzięcznego, co mogło mi się przydarzyć w życiu. Tak, tak samo patrzę na poziom terapeutyczny, jeżeli ktoś doświadcza ciężkich chorób w przypadku onkologicznych, w przypadku właśnie rakowych, w przypadku trudnych chorób. Pamiętajmy jedną bardzo ważną rzecz. Choroba jest ważnym momentem w naszym życiu, jak nie najważniejszym. Ona daje nam informację o tym, co w nas należałoby zmienić albo gdzie zrobić stop. Gdzieś, gdzie przegięliśmy. I to nie zawsze jest genetyka, to nie zawsze są poziomy, które gdzieś tam wpływają z zewnątrz. To bardzo często jest nasza emocjonalność. I obecnie jestem w takim momencie, w którym konopie zaczęły gościć w moim życiu. I to nie tylko ze względu na to, w jaki sposób funkcjonuje, ale to, ile skutecznej wartości one mogą dać właśnie dla równowagi tych dwóch systemów, czyli jak wspierają w ogóle pracę nerwu błędnego, jak wspierają pracę układu współczulnego i przyspółczulnego, jak wspierają w ogóle, co cię może zaskoczę, pracę z wdzięcznością, jeżeli chodzi o poziom grasicy w ogóle. To jest w ogóle bardzo fajny temat, jak on bardzo fajnie może rozwijać, ponieważ cały czas służ konopny, zarówno kanabinoidy, które działają w naszym organizmie, no bo wiadomo, że mamy swój własny też system, który cały czas jest na etapach w ogóle badań, wspiera w ogóle całościowo organizm. Nie chciałbym teraz wyciągać jakby wszystkich form CBD jakby jako wow, natomiast jestem w okresie bardzo fajnego testowania, dlatego już o tym mówię, bo zaczyna to bardzo fajnie korelować. W mojej pracy terapeutycznej jest to genialne uzupełnienie do tego, aby radzić sobie lepiej i akceptować te emocje, bo dzięki między innymi właśnie pracy tego typu naturalnych suplementach jesteśmy w stanie lepiej akceptować emocje, które i tak musimy przeżyć, nie uciekniemy od tego, co pomaga mi obecnie gdzieś w pracy terapeutycznej, która może wspierać nas jako proces, który chcemy przejść, bo jeżeli chcemy dokonać tej zmiany, to warto sięgać po to, co będzie w zgodzie z naszym ciałem, co będzie w zgodzie z tym, w jaki sposób może nas to wesprzeć, ale jedynie w sposób naturalny. I tutaj widzę bardzo fajne właśnie światełko w tunelu, żeby korzystać z takich rzeczy i wspierać te procesy, w których i tak na co dzień gdzieś funkcjonujemy. Może dać to bardzo fajne efekty. Pewnie nieraz jeszcze będziemy rozmawiać, jak u mnie też się zwiększą te okresy, w których ja funkcjonuję na tym. Będę mógł na pewno dużo więcej też jeszcze powiedzieć ze swojej praktycznej informacji i z praktyki moich osób, które współpracują ze mną, bo już gdzieś taki zalążek daję i oni zaczynają funkcjonować z tym. I no, powiem szczerze, że jest duża szansa na to, że możemy znaleźć bardzo fajny balans między tym, co jest w nas, a tym, że możemy się wspierać w sposób bardzo ciekawy i naturalny. Powiem Ci tak, że opowiadasz z taką pasją o wielu rzeczach, że moglibyśmy tu po prostu przegadać sobie już kilka godzin, ale bardzo Ci dziękuję za to, co powiedziałeś, za tą szczerą wypowiedź, że w tej chwili idziesz, też obserwujesz swoje ciało, że produkt przyjmujesz, ale też patrzysz, co się z Tobą dzieje, że się na niego otwarłeś, no to jest to fantastyczne. Ja muszę powiedzieć, że
przez ten program przewinęło się bardzo wiele osób, którym nasz olejek konopny terapeutyczny z CBD Sativa Life pomógł. Ostatnio miałam dziewczynę, która uniknęła brania morfiny, bo zmagała się z tak ogromnym bólem kręgosłupa. Są osoby, które po prostu się wyciszają, jak bardzo dzieciom żeśmy pomogli. Także wszystko to, co tutaj się dzieje, jak najbardziej daje wartość osobom i otwiera ich na konopny. Bo nie ukrywam, że ja też na początku bałam się konopi, bo nie miałam takiej wiedzy, tak? Także fajnie, że teraz te konopie siewne wracają do łask. To niezwykła roślina, mówi się Santa Herba, święte ziele. Daniel, co na koniec chciałbyś powiedzieć naszym widzom? Po pierwsze, jeszcze musimy, to jest przedostatnie pytanie, ostatnie, gdzie Cię możemy znaleźć, gdzie możemy wypić tej pysznej kawy, herbaty z konopiami, pobyć w tej Twojej przestrzeni, może przyjść na kurs? Jak najbardziej. W mojej przestrzeni, do mojej przestrzeni zapraszam bardzo serdecznie, zarówno do mojego świata hipnotycznego, jak i świata kawiarnianego, jak i świata tanecznego. Wbrew pozorom to wszystko funkcjonuje razem, ponieważ daje Ci taki pełną swobodę wyrażania siebie przez ciało, przez głowę, przez ruch i przez przyjemność. Czyli wszystkie rzeczy, które są ważne dla człowieka z takiego prostego, zwyczajnego poziomu funkcjonowania, aby mieć bardzo fajną właśnie równowagę w sobie. Jeżeli chodzi w ogóle o szkołę i o kawiarnię, to my jesteśmy na Mogilskiej 70 w Krakowie, tam można nas odwiedzić, tam można się napić już, dzisiaj mamy wprowadzone w menu w ogóle już herbatkę z CBD i kawę, więc można skosztować, mamy tak zwany w ogóle okres próbny, gdzie można w ogóle popróbować, jak nam to smakuje, jak to rezonuje z nami. Można też nam dodać, że tak powiem, bardzo fajnych wskazówek, bo też oczekujemy od Was takiej współpracy. Uwielbiamy tworzyć miejsca wraz z Wami. Uwielbiamy tworzyć miejsca, w którym Wy macie wpływ na to, do czego przychodzicie, bo to jest Wasz dom. My go chcemy stworzyć z każdego poziomu, ale dla Was. Bez Was jakby nie funkcjonujemy, więc zawsze liczymy na to, że dacie nam swoje feedbacki, co można z tym jeszcze ciekawszego zrobić i jak jesteśmy otwarci w pełni na to, co się dzieje. I również jakby cieszę się z całej tej rozmowy, ponieważ udało nam się, że tak powiem, dotknąć bardzo ważnego tematu, który funkcjonuje w naszym świecie i od niego nie unikniemy. Możemy się przekonaniowo zablokować od niego, możemy mieć przeświadczenie, że to nie dla mnie i podchodzić w ogóle w tę stronę, natomiast wcześniej czy później dochodzą takie momenty w życiu, że gdzieś to klika, gdzieś usłyszałem, gdzieś wchodzi i no i wtedy wiemy, gdzie się udać, więc takie otwarcie, Beatko, jest tutaj bardzo na skalę rozwojową super tematem. Daniel, a gdyby ktoś chciał przyjść i z Tobą porozmawiać jako z terapeutą, to gdzie możemy Ciebie, bo wiemy, gdzie masz swoją przestrzeń, natomiast gdzie możemy Ciebie znaleźć, jakbyś to nam powiedział? Ze mną jest bardzo łatwo, wystarczy wpisać Daniel Pancerz w Google i to są miliony, z każdej strony wyświetli. Od gabinetu hipnoterapii, czyli Daniel Pancerz, hipnoterapia.com.pl, od wizytówek, od szkoły, ja jestem online'owy na maksa. Więc ze mną jest bardzo prosty temat, Daniel Pancerz, można pisać nawet hipnoza, hipnoterapia, cokolwiek piszecie, znajdziecie z każdej możliwej strony. Dotrzecie na strony internetowe, dotrzecie na Facebooki, no wszędzie jestem. Więc to jest bardzo otwarta forma. A jeszcze dotykając, bo mówisz dużo o hipnoterapii, no tak. Ale powiedz mi, czy hipnoterapii, bo ja nie znam, ale gdzieś tak mi się kojarzy, że tak wiesz, bardzo ostrożnie. Jak to jest jeszcze z tą hipnoterapią i kończymy? Dobra, z hipnoterapią jest dokładnie tak, że jest to w ogóle proces hipnotycznego transu, czyli obniżenia częstotliwości umysłu i ukierunkowania na takie zawężoną koncentrację, jest coś, co każdy przeżywa każdego dnia. To nie jest tak, że my tutaj tworzymy jakąś otoczkę magii i wyciągamy ludzi w kosmiczną przestrzeń i oni znikają z tej powierzchni, tylko wprowadzamy ich w stan, który i tak przeżywają każdego dnia, czyli zawężają swoją uwagę. Jeździsz, Beatko, autem? Tak. Albo czytasz książki, tak. Zdarza się pewnie tak, że jak jedziesz w jakąś długą trasę, to na przykład nie pamiętasz tego, co przed chwilą się wydarzyło, ale automat jakiś cię prowadził gdzieś tam. Zdarza się tak, że na przykład zaczytamy się w książkę i nagle nie wiadomo kiedy minęło pół godziny i jakby byliśmy tutaj obecni cały czas,
ale tak się skoncentrowaliśmy, tak się zafiksowaliśmy na tej książce czy na filmie, że nagle otoczenie przestało mieć znaczenie, a my byliśmy w pełni sfokusowani na tym, co tam się dzieje. W tym momencie to już jest odmienny stan świadomości, czyli już umysł sobie zaczyna obniżać tą częstotliwość i zaczyna działać na poziomie fal teta, alfa, w zależności od tego, jak wchodzimy, czyli zaczyna obniżać to, dzięki czemu umysł staje się bardziej sugestywny, i dużo jest łatwiejsza praca. Na tym poziomie dopiero zaczynamy pracować nad tymi automatami emocjonalnymi. I jest to bardzo otwarta forma, którą jakby każdy gdzieś tam w sobie ma. Mało tego, dzieci do 6 roku życia żyją wyłącznie w hipnotycznym transie, dlatego ich się nie wprowadza. One są cały czas na obniżonej częstotliwości, dlatego mają tak dużą łatwość w ogóle pracy emocjonalnej, ponieważ u nich się jeszcze nie wykształciły te świadome poglądy, ta kora przedczołowania jest rozwinięta, więc one są non-stop w hipnotycznym transie, więc tam nawet nie ma co ich wprowadzać, bo ta sugestywność z zewnątrz, przyjmowanie świata jako realny, jako prawdziwy, poziom wyobrażeniowy jest non-stop, dlatego tak ważny jest rozwój do tego momentu emocjonalny, ponieważ tam się wszystko buduje, cały koeks zachowań, który się dzieje, więc jest to mega skuteczna forma, bo 2 lata pracy na świadomym, myślę, że tak powiem, z psychologiem czy psychoterapeutą, to my średnio zamykamy w około 3-4 sesji, dlatego że my trafiamy od razu pod spodem, od razu w system emocjonalny i od razu to, co jest automatem. Bo cóż z tego, że my świadomie wiemy, że czegoś nie powinniśmy zrobić, nie powinniśmy się tak zachować, nie powinniśmy w ten sposób zareagować, jak i tak automat odpali swoją emocję, swoją, która jest wbudowana z nami w ten koeks zachowań. Więc my od razu klikamy tam, gdzie trzeba. Dokładnie tak jest i nieraz jest tak, że sytuacja, niby się wydaje, że jesteś spokojny, bo przepracowałeś coś i dana sytuacja tak wywoli w tobie takie emocje, które potrafią tak cię w cudzysłowie sponiewierać, że nie wiesz, co się z tobą dzieje. Dokładnie, dokładnie. I wtedy tracisz kontakt i wtedy możesz być najbardziej rozwinięty naukowo, możesz mieć wiedzę ze wszystkich czasów, to i tak ci nie pomoże, bo automat masz jeden. To nie jest praca logiczna, to jest praca emocjonalna, praca na podświadomości, praca z użyciem ciała migdałowatego, żeby troszeczkę z tymi emocjami. Bo wiesz o tym, że jeżeli na przykład jesteś w bardzo silnych emocjach, to możesz nawet swojego imienia zapomnieć. W pełni naturalna forma. To są tak silne, bo tam wtedy połączenia neuro omijają tą korę przedczołową całkowicie. Więc jakby tracimy dostęp do logicznego myślenia. Więc warto się zająć tym, co nie jest logiczne. Dokładnie, patrzę cały czas na zegarek, bo jeszcze, słuchaj, ja mogę powiedzieć, że ja tego też po części doświadczyłam na studiach, to co powiedziałeś, że zapomniałeś własnego imienia. Zdawałam egzamin, i szczerze to miałam tak obcykane te tematy, wszystkie po prostu, jeszcze na korytarzu, w ogóle, weszłyśmy do sali. Słuchaj, zostałyśmy ustawione tak jak na maturze. Ja studiowałam na takiej uczelni, gdzie bardzo wszystko musiało być perfekcyjnie. Słuchaj, dostaję kartkę i ja nie wiem, co mam napisać. Dokładnie. Dokładnie I tak to wygląda. I dopiero taki moment skupienia i wiesz, co robiłam? Czytałam sobie tak, że wszyscy słyszeli, ale czytałam te pytania i tak powoli pisałam. Koleżanka siedziała przede mną i po egzaminie powiedziała, wiesz co, dziękuję ci bardzo, bo ja bym tego egzaminu nie zdała bez ciebie. A nie wolno nam było się odwrócić, wiesz, tylko tak. Więc dokładnie wiem, jak to jest i wiem, że warto skorzystać z rady specjalisty. Wiem, że po co się męczyć, to też po co się męczyć. Warto się relaksować, warto, tak jak powiedziałeś, zbudować siebie emocjonalnie na nowo. No i tak jak jeszcze rozmawiałyśmy o tym, warto też sięgnąć po jakąś naturę, skorzystać z dobrodziejstw takiej cudownej rośliny, jak na przykład konopia siewna. Dokładnie tak. Dokładnie tak. Z czystą odpowiedzialnością tutaj jak najbardziej możemy w tę stronę wysunąć taką tezę. Kończymy. Tu jeszcze Monika pisała, wnieśliście dużą wartość, dziękuję, to dobry materiał dla terapeutów. Dokładnie, tak. Daniel, ja Tobie bardzo dziękuję za nasze dzisiejsze spotkanie. Wiem, że jesteś człowiekiem niezmiernie zajętym, więc to pół godziny ukradłam Ci z Twojego życia, ale cała warto. Cała przyjemność po mojej stronie. Jak się Daniel zgodzi, to później jeszcze za jakiś czas też zaproszę i będę zadowolona, że jak przyjmiesz zaproszenie. Ja wam możemy zrobić, Beatko, że Ci wejdę w słowo, przepraszam, tak, jeżeli mamy wśród słuchaczy osoby, które bardzo nurtuje pewien temat, możemy te pytania zebrać.
O. Niech nam osoby zbudują odcinek taki, w którym ja będę w stanie też w sposób już bardziej sprecyzowany, może konkretny, odpowiedzieć na konkretne case'y, które się pojawią i dać takie wsparcie właśnie z poziomu tego kanału, które pozwoli na konkretne odpowiedzi. Więc niech widzowie zbudują po prostu ten odcinek kolejny Świetny za jakiś pomysł. czas. Zapraszamy do pisania pytań. Zobaczcie, Daniel jest otwarty, żeby na te pytania odpowiadać. Bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za dzisiejszy odcinek, za to, że jesteście z nami i mojemu gościowi jeszcze raz. Do zobaczenia w takim razie. Dziękuję serdecznie, do zobaczenia.